pytanie dotyczące podatku katastralnego. Właściwie wydaje się, że on jest nieuchronny. Słyszymy no, dobre 20 lat, jak nie więcej o nim, ale jakichś konkretów nie ma. Czy pan mógłby coś więcej powiedzieć? No jest on, wie pan, możliwy, jak każdy podatek. Ktoś powiedział bodajże Benjamin Franklin, że są na tym świecie dwie pewne rzeczy, śmierć i podatki. No to jak się mówi od 20 lat, to tak jak te bywalcy teatrów mówią, że jak w pierwszym akcie wisi na ścianie strzelba, to w ostatnim wystrzeli jak nic. Podatek katastralny nie musi być groźny. Wszystko zależy od tego, w jakiej stawce będzie wyrażony. Bo jeżeli w stawce promillowej, to nie musi być groźny. Na przykład 1 promille od wartości nieruchomości. Ale jeżeli w stawce procentowej, no to ma charakter wywłaszczeniowy. I tyle. Wszystko zależy od stawki. Tak, bo weźmy takie wyliczenie. No nie wiem, jakie tu są ceny mieszkań w Lublinie, takiego no, 400 M3. 000. 400 tysięcy. To jest albo 4, tak, albo 12 tysięcy. Tak, 400, no to rocznie. Tak, więc to jest 1%, 1% to jest 4 tysiące, a 2%, bo i takie były propozycje. Tak, więc dla emeryta, który się utrzymuje z emerytury tam tysiąc kilkaset złotych, spłacenie podatku, zapłata podatku katastralnego jest po prostu niemożliwa. Bez narażenia się na utratę środków do życia. Jaki jest skutek? Narasta zadłużenie i w pewnym momencie państwo przejmuje to i tyle. Więc dlatego mówię, że ma charakter wywłaszczeniowy, bo gdyby to było w stawkach promillowych, na przykład 2 promille, no to nie jest niebezpieczne, bo w ciągu roku można to spłacić, zapłacić taki podatek. To ja w ogóle uważam, że mógłby być podatek katastralny, właśnie taki promillowy, ale dobrze było, gdyby inne zostały zlikwidowane, na przykład podatek dochodowy, gdyby został zlikwidowany. I jakbym był doradcą Konfederacji i byłaby taka sytuacja, że Prawo i Sprawiedliwość zabiega o tych 11 posłów, żeby obalić weto nieprzyjaznego jakiegoś prezydenta, na przykład Szymona Hołowni, to no, poprzeć taką ustawę, jeśli by się nie kłóciła w sposób oczywisty z programem, ale nie za darmo. Dobrze, ale my poprzemy ustawę, ale wy w takim razie poprzyjcie ustawę, no nie żeby zlikwidować podatek dochodowy, bo wszyscy by dostali zawału serca z wrażenia, ale na przykład, żeby podnieść o 100% kwotę wolną od podatku. No mało troszkę 100%. Proszę pana, Stanisław Lem w takiej powieści Głos Pana, też polecam, zapisał taką opinię, że nawet konklawę można doprowadzić do ludożerstwa, byle postępować cierpliwie i metodycznie. Otóż na czym polega? Niech podniosą o 100%, ale to przecież tylko patrzeć, jak za miesiąc, dwa będą znowu mieli jakąś prośbę. To wtedy wystąpi, dobrze, poprzemy, ale jak wy poprzecie o następne 100%, to i w rezultacie po pół roku podatek dochodowy straciłby wszelki sens fiskalny. No i wtedy można powiedzieć, to słuchajcie, po co wam tego, zlikwidujmy go i tyle. Dlaczego podatek dochodowy? Dlatego, że on już nie mniejsza o to, że on pełni marginalną funkcję fiskalną, bo zwróćcie państwo uwagę, przecież znaczna część płatników podatku dochodowego to są emeryci i budżetówka. No to jest, miele się te same pieniądze, to nie jest dochód państwa. To nie jest żaden dochód państwa. Państwo wypłaca emerytom emeryturę, a potem je odciąga z tej emerytury, które sama wypłaci. No bez sensu. Ale to jeszcze nic. Bo najgorszą cechą podatku dochodowego jest to, że on z samej konstrukcji swojej wyposaża władzę publiczną w uprawnienie, które wcale nie jest konieczne do tworzenia dochodów państwowych, mianowicie w uprawnienie do kontrolowania dochodów obywateli. Ono wcale nie jest konieczne do tworzenia dochodów państwowych. Na przykład podatki pośrednie obywają się bez tego.
Obywają się bez tego i one mają większe znaczenie fiskalne niż podatek dochodowy, który ma, powiem oficjalnie, ale z uwzględnieniem tej budżetówki, tego przemielania, to jest około 20% dochodów budżetowych. A tak naprawdę to jest, nie wiem, 7-8. Zresztą kiedyś, jak opowiadałem to o tej propozycji warunkach do poparcia rządu Suchockiej, tak, panu profesorowi Witoldowi Modzelewskiemu, który jest takim znawcą tych spraw. No i opowiadam mu, że z 22 do 7% VAT. A on mówi tak, wie pan, to trochę zbyt radykalna by była obniżka, bo koszty poboru to jest 5%. No, podatku dochodowym też. Modzelewski troszkę zrobił dla